Smutne to, ale też prawdziwe. Nie widzimy się ze znajomymi i rodziną tak często jak kiedyś, ale technologia, która niemal zastępuje żywą komunikację, pomaga nam w utrzymywaniu kontaktu z najbliższymi. Możecie na przykład zagrać w kilka ciekawych gier SMS-owych. 1. Wyzwanie emoji. Pokażcie znajomym to, co macie im do powiedzenia. Na przykład, co u was słychać, używając tylko emoji. Zadaniem znajomych jest odpowiedzieć, co macie na myśli. Na przykład, jeśli wyślecie oko, lwa i korony, mogą oni zgadnąć, że właśnie obejrzeliście Króla Lwa. 2. WWYD, które z angielskiego oznacza, co ty byś zrobił. Pomyślcie o dowolnym scenariuszu i spytajcie znajomego, co by zrobił w takiej sytuacji. Im bardziej zakręcone i nieprawdopodobne pytanie, tym gra będzie bardziej interesująca. Wyobraź sobie, że jesteś sam w domu i nagle widzisz, że drzwi od lodówki same się otwierają. Co byś zrobił? Co byś zrobił, gdybyś obudził się jako pies? 3. Skrótowce. To jedna z najtrudniejszych gier SMS-owych, ale nie mniej ekscytująca. Skrótowce to wyrazy powstałe z pierwszych liter danej frazy. Na przykład angielski LOL znaczy laughing out loud, śmiać się do rozpuku. Albo TBH, to be honest, jeśli mam być szczery. W tej grze zadaniem jest przedstawienie waszych czynności za pomocą skrótowców. Na przykład Teenie mogłoby oznaczać to idzie na Instagrama. 4. Podaj tytuł piosenki. Wyślijcie SMS-em do znajomych fragment jakiejś piosenki. Pierwszy gracz, który odgadnie jej tytuł, wygrywa. Jeśli nikt jej nie udzieli poprawnej odpowiedzi po pierwszym wersie, dodawajcie następne, aż komuś się uda. Ewentualnie do momentu, aż się poddadzą. 5. Twórca opowieści. Zacznijcie opowieści od dowolnej frazy lub zdania. Wasi znajomi dopisują do niej następne zdanie. Piszcie do momentu ukończenia opowieści. Jeśli nie będzie miała sensu, bez obaw, o to chodzi w tej grze. Jej celem jest dobra zabawa i pozbycie się blokady pisarskiej. 6. Na szczęście, niestety. Ta gra również opiera się na storytellingu. Tym razem jednak jedno z was tworzy optymistyczne zdanie, a druga osoba dopisuje jakąś przeciwność losu. Na przykład, obudziłem się i poszedłem do pracy, na co znajomy odpowiada, niestety zapomniałem, że to niedziela. Wtedy wypiszecie, na szczęście przed wejściem do autobusu przypomniałem sobie, że mam wolne. Ta gra jest jeszcze lepsza, jeśli bierze w niej udział nieparzysta liczba uczestników. Dzięki temu każdy ma szansę stworzyć oba rodzaje zdań. 3. Przyjacielski berek. Ta gra pokaże, jak dobrze wasi znajomi was znają. Wysyłajcie sobie pytania o sobie i waszej znajomości. Na przykład, kiedy się poznaliśmy, albo kto jest moim ulubionym superbohaterem. Gracz, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, wygrywa. 8. Prawda czy wyzwanie? Owszem, da się w to zagrać przez SMS-y. Zadawajcie sobie takie pytania, na które nikt nie chciałby odpowiedzieć. Uzgodnijcie wcześniej, co dana osoba będzie musiała zrobić, jeśli odmówi odpowiedzi. Może na przykład zamówić coś do jedzenia, zapłacić grzywnę albo zatańczyć na środku Tesco. 9. Co to za film? Jeśli interesujecie się kinem, wybierzcie cytat z dowolnego filmu i spytajcie resztę o tytuł. Na przykład wysyłacie fragment Hasta la vista, baby, na co od razu dostajecie odpowiedź Terminator 2. Jeśli pytanie będzie za trudne, wyślijcie kilka podpowiedzi. 10. Gra w rymy. Wyślijcie znajomym dowolną frazę albo słowo. Muszą odpisać tak, żeby ich odpowiedź rymowała się z waszą wiadomością. Grajcie do momentu, w którym ktoś nie będzie miał więcej pomysłów. To w końcu burza umysłów. Nie ma czasu do namysłu. Dobra, koniec. 11. Zagadki. To świetna zabawa, którą można też przełożyć na SMS-y. Wyślijcie znajomemu zagadkę. Pamiętajcie, że nie może być zbyt skomplikowana, bo zepsujecie zabawę. Możecie też ograniczyć liczbę prób jej odgadnięcia. Swoją drogą, co istnieje bez twojej świadomości, a gdy już się zorientujesz, nagle znika? Napiszcie odpowiedzi w komentarzach. 12. Erudyta. Wybierzcie temat i zadajcie odpowiednie pytanie. Może być o czymś, czego się uczyliście w szkole albo z internetu. Gracz, który uzyska 10 poprawnych odpowiedzi, wygrywa. Główna zasada? Zakaz pytania wujka Google. 13. Najprawdopodobniej
Do tej zabawy potrzebujecie tylko listy pytań i grupowego czata. Zadajcie pozostałym pytanie w stylu: kto by zamówił 5 pizz i sam je zjadł? Na co wszyscy odpowiadają: kto faktycznie by to zrobił. Swoją drogą, prawidłowa odpowiedź brzmi: ja. 14. Dokończ zdanie. Wyślijcie znajomemu początek zdania, które on musi dokończyć. Grajcie tak, żeby odpowiedzi były śmieszne, zwariowane i nieprzewidywalne. Dzięki temu gra będzie lepsza. Na przykład: przyniosłem do biura żyrafę i... Śmiało, dokończcie to zdanie w komentarzach. 15. Szybkie odpowiedzi. Wybierzcie kilka słów kluczowych, których przeciwnik będzie musiał użyć, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Na przykład piszecie im: kawa, drzewo, tramwaj, laptop. Potem zadajecie dowolne pytanie: gdzie pracujesz? Drzewo. Co lubisz najbardziej robić? Kawa. 16. Co byś wolał? Przedstawcie znajomemu dwie trudne możliwości. Niech będą arcytrudne, na przykład: wolałbyś gadać jak małpa, czy wyglądać jak małpa? Albo: wolałbyś wisieć nad przepaścią, czy uciekać przed rozwścieczonym niedźwiedziem? Fajne, nie? 17. Szukanie słów. Jeden gracz wybiera dowolne słowo, a pozostali muszą stworzyć nowe wyrazy z jego liter. Im więcej, tym lepiej. Ustawcie czas na zabawę, na przykład 20 sekund. Będzie więcej emocji. Gracz, który znajdzie najwięcej słów, wygrywa. Chcecie spróbować? Ile słów znajdziecie w słowie zmywarka? Śmiało, piszcie w komentarzach. 18. Kategoria. Wybierzcie dowolny temat i piszcie na zmianę tyle słów, ile będziecie w stanie wymyśleć z tej kategorii. Powiedzmy, że wybieracie słowa, które kończą się na anie. Na przykład: kochanie, uwielbianie, zatroskanie, spanie itd. Tylko pamiętajcie o limicie. Osobie, której pierwszej skończą się pomysły, przegrywa. 19. 20 pytań. Wybierzcie kategorię, na przykład miejsce lub przedmiot. Przeciwnik zadaje pytania, na które możecie odpowiedzieć tylko tak lub nie. Jego zadaniem jest odgadnąć słowo, zadając maksymalnie 20 pytań. 20. Skojarzenia. Wyślijcie przeciwnikowi jakieś słowo, na które będzie musiał zareagować pierwszym skojarzeniem, jakie mu przyjdzie do głowy. Odpowiedź powinna nawiązywać do wysłanego przez was słowa. Ustawcie limit czasowy od 5 do 10 sekund, żeby było bardziej ekscytująco. 21. Gdzie jestem? W tej zabawie wasi znajomi muszą odgadnąć, gdzie jesteście. Możecie wysłać im kilka podpowiedzi. Otacza mnie woda, basen? Nie musicie być w miejscu, o którym piszecie, może być nawet fikcyjne. Ja na przykład jestem na Jowiszu. 22. Nigdy nie... W przeciwieństwie do wersji tej zabawy, którą pewnie znacie z dużych firm, wersja SMS-owa nie opiera się na piciu czegokolwiek albo robieniu głupich rzeczy. Każdy z graczy ma 10 żyć, tyle ile palców u rąk. Tracicie jeden punkt, czyli życie, za każdym razem, gdy ktoś napisze o rzeczy, której faktycznie nie zrobiliście. Główna zasada zabawy? Musicie być szczerzy. O, serio? 23. Tylko pytania. Głównym zadaniem jest odpowiadanie przeciwnikowi pytaniem na pytanie. Na przykład: jesteś studentem? Jesteś bogaty? Nie można powtarzać wcześniej zadanych pytań. Grajcie szybko. Gracz, który będzie ociągał się z odpowiedzią lub nie odpowie w ogóle, przegrywa. 24. Pojedźmy do... AK wycieczka. W tej zabawie będą dwa zdania główne: jadę do oraz biorę ze sobą. Zadaniem graczy jest uzupełnić luki tak, żeby zaczynały się od litery A, potem B i tak dalej do litery Z. Na przykład: jadę na antypody, biorę ze sobą aligatora. Gracz, który nie będzie w stanie odpowiednio dokończyć zdania, przegrywa. 25. Ostatnia litera. Wybierzcie temat, na który będziecie pisać wyrazy mające z nim bezpośredni związek. Pierwszy gracz pisze słowo, a następny musi wysłać takie, które zaczyna się od jego ostatniej litery. Powiedzmy, że wybraliście temat superbohaterowie, piszecie Spider-Man, a ktoś następny neutron. Kolejny gracz ma za zadanie napisać imię superbohatera zaczynające się na literę N. 29. Od tyłu.
Wyślijcie do znajomego SMS-a, w którym opiszecie swój dzień albo plany na weekend. Tyle, że wszystkie zdania mają być napisane od tyłu. Zadaniem przeciwnika jest odpowiedzieć w ten sam sposób. Piszcie do momentu, w którym ktoś się pomyli. Próbowałem dobiec na taksówkę, ale kierowca odjechał. Odjechał kierowca, ale taksówkę na dobiec próbowałem. 27. Kim jestem? Wybierzcie dowolną osobę, może to być ktoś sławny albo ktoś, kogo znają wasi znajomi. Zacznijcie opisywać tę osobę do momentu, w którym przeciwnicy odgadną, o kim mowa. Żeby było ciekawiej, ustalcie limit czasowy oraz maksymalną liczbę odpowiedzi. 28. Śmieszne obrazki. Wybierzcie kategorię i znajdźcie w internecie śmieszne obrazki i memy. Wysyłajcie je sobie nawzajem, za każdym razem dodając zabawne opisy. Tutaj nie ma wygranej czy przegranej, liczy się dobra zabawa. No i proszę, miłej zabawy! Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.